Tak, dzisiaj bardzo ciekawy temat. Podziwiane firmy świata. Bardzo ciekawe, zresztą bardzo fajna, barwna prezentacja. Sama też jestem ciekawa. Uwaga, zacznijmy, a my w oczekiwaniu też na wyniki testu będziemy śledzić największe takie marki świata. Bardzo proszę. Witam serdecznie, nazywam się Beata Bordowicz. Z zawodu jestem nauczycielem i wykładowcą przedmiotów zawodowych, ekonomicznych, takich jak rachunkowość, jak ekonomia, marketing, statystyka. Jestem też szkoleniowcem dla firm z zakresu komunikacji, a dzisiaj poprowadzę dla Was wykład na temat podziwianych firm świata. Powiemy sobie również, czym jest sukces i jakie są źródła sukcesu. Może zacznę w taki sposób nietypowy. Chciałabym Was zapytać na początek, czym jest sukces? Co to jest sukces w ogóle i dlaczego możemy powiedzieć, że firma odnosi sukces? Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo. W momencie, kiedy dużo zarabia na swoich produktach. I firma odnosi sukces wtedy, kiedy dużo zarabia, tutaj kolega mówi, czyli wtedy, kiedy osiąga duże przychody, tak? Proszę bardzo. Jeszcze jakiś pomysł? Kiedy jest rozpoznawalna. Kiedy marka tej firmy jest rozpoznawalna. Tak jest. Dobra, co jeszcze? Proszę tutaj podać koleżance. Firma staje się sławna i rozwija swoją działalność coraz bardziej. Firma rozwija swoją działalność coraz bardziej, to znaczy, że jest jaka? Innowacyjna. Firma jest innowacyjna. Dobrze, może jeszcze jedna osoba, proszę bardzo, tutaj. Kiedy osiągnie dany sobie cel. Kiedy firma osiąga zadany sobie cel, to mówimy, że odnosi sukces. A tym sukcesem jest rzeczywiście albo innowacyjność, albo rozpoznawalność, albo wysokie zyski, przychody, prawda? Albo też rozpoznawalność marki, znaczenie marki. No dobrze. Moi drodzy, ja dzisiaj dla Was przygotowałam taki ranking firm światowych, najbardziej podziwianych i ten ranking stworzyłam na podstawie takich danych, które znalazłam. Czasopisma miesięcznika Fortune. Co roku miesięcznik Fortune, czyli takie amerykańskie czasopismo, robi taki ranking najbardziej podziwianych firm świata. I pyta menedżerów największych firm, menedżerów, dyrektorów, oni wypełniają taką ankietę, jaką Wy przed chwileczką wypełnialiście i tam w tej ankiecie zaznaczają, które firmy najbardziej podziwiają i dlaczego. Czyli wymyślili sobie też takie kryteria, na podstawie których oceniają te wszystkie firmy. I ja Wam tutaj te kryteria wyświetlę. Zobaczcie, to w większości pokrywa się z tym, o czym Wy mówiliście. Zobaczcie. Co biorą pod uwagę ci przedsiębiorcy? To, czy firma jest innowacyjna, to znaczy, czy ma cały czas nowe pomysły, nowe produkty, tak? Czy szuka nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Zobaczcie dalej. Jak firma zarządza ludźmi? Czyli czy firma angażuje ludzi, motywuje, tak, do pracy, to też się liczy. Czyli jak firma traktuje swojego pracownika. Dalej, wyniki finansowe, zobaczcie, to co Wy powiedzieliście. Czyli firma osiąga sukces wtedy, kiedy osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe, czyli osiąga duży zysk. Prawda? Dalej, siła rynkowa, to jest inaczej marka, czyli coś, co sprawia, że firma jest bardzo dobra, tak? Marka. Jakość marki się liczy bardzo. To i ostatni punkt, zobaczcie, odpowiedzialność społeczna. To znaczy, czy ta firma dba o społeczeństwo, czyli czy jest ekologiczna, czy może sponsoruje jakieś akcje, czy może też angażuje się w jakieś akcje charytatywne. To jest bardzo ważne też dla tego rankingu. Ranking jest bardzo, zobaczcie, aktualny, bo jest z 2016 roku. I teraz wyświetlę Wam 10 firm, które dzisiaj troszeczkę o nich poopowiadam. 10 najbardziej podziwianych firm świata, zobaczcie. To są te marki, które są najbardziej podziwiane, czyli top 10 najbardziej podziwianych marek świata.
Jak myślicie, która z tych firm jest numerem jeden? Google. Google, tak? Mówicie, że Google? Amazon. Apple. Disney. No dobra, no to słuchajcie, zaczniemy od początku. Czyli teraz po kolei, hierarchicznie, zaczniemy od marki, która jest numerem jeden w tym rankingu. I może tak, ja wyświetlę wam lidera, czyli osobę, która założyła tą firmę, a wy po tej osobie będziecie odgadywać te firmy, dobrze? Czyli numer jeden. A kto to jest? Steve Jobs. Świetnie, to jest Steve Jobs, czyli założyciel firmy Apple. Tak jest, to jest założyciel firmy Apple, Steve Jobs. Numer jeden, Apple. Najbardziej podziwiana marka świata, Apple. I teraz wam opowiem troszeczkę pokrótce o historii, żebyście wiedzieli, skąd ten sukces wziął, tak, tej firmy. Zobaczcie rok założenia, 76 rok. Steve Jobs założył tą firmę w garażu. Czyli wspólnie z kolegą się spotkał, który ma dosyć, no tak polsko brzmiące nazwisko, Steve Woźniak i Steve Jobs. Razem spotkali się w garażu i stworzyli taki prototyp czego? Komputera. Tak jest, stworzyli prototyp komputera. Wcześniej, moi drodzy, wcześniej komputerów jeszcze tak za bardzo nie było. Były takie bardzo duże pudła, tak? Czyli takie bardzo duże szafy. I ówczesny szef firmy IBM twierdził, że komputery dla zwykłych ludzi nie mają szans na przyjęcie się. Czyli komputer to jest skomplikowane urządzenie, które powinien i będzie potrafił obsługiwać tylko i wyłącznie informatyk i programista. I jeszcze dodatkowo szacował, że popyt roczny na komputery to będzie około jakieś 6 sztuk. Czyli tylko 6 sztuk takie będzie zapotrzebowanie na komputery, to są lata 70. zobaczcie. Ale Apple udowodnił, że to jest nieprawda, że można stworzyć komputer dla zwykłego człowieka i on będzie potrafił się tym posługiwać. Zobaczcie, jak wyglądał pierwszy komputer, który Apple stworzył. To jest rok 84, czyli was na świecie jeszcze nie było, jeszcze mnie nie było na świecie w 84 roku i powstał pierwszy komputer, który się nazywał jak? Hello. Macintosh, czyli Mac w skrócie, tak, to był komputer Mac. Zobaczcie, on tak bardzo nie różni się od tych naszych komputerów, prawda? Zobaczcie, on ma kolorowy wyświetlacz, ma myszkę, ma klawiaturę. Jedyne, co można mu zarzucić, to to, że jest taki szarobury, prawda? Taki brzydki trochę, niekolorowy, nie? Ale już wszystko ma. Tam był Paint już, był Word, był Excel w tym komputerze w tym roku. Proszę, tutaj jest jakiś komentarz, może, tak? Proszę. Na tamte czasy to już był bardzo mały komputer. To był mały już komputer, no właśnie tutaj kolega stwierdził, czyli wcześniej w latach 70. zobaczcie, były takie wielkie pudła, szafy, a to już był komputer, no mniej więcej takiej wielkości, jak dzisiaj mamy, prawda? Zobaczcie. Dobrze. Steve Jobs w 85. roku odszedł z firmy i ta firma troszeczkę podupadła, czyli miała wyniki finansowe bardzo słabe, ale pod koniec lat 90. wrócił do firmy i zobaczcie, co wymyślił. Rok 97. Zobaczcie. Jaki wtedy pojawił się komputer? Zobaczcie, to już jest komputer, który nie jest taki szaro-bury, prawda? Tylko jest ładny, ma ładny design, ładny wygląd, no bo jeżeli ktoś płaci grube pieniądze za komputer, to chce, żeby na jego biurku było coś fajnego, prawda? W 97 roku takie komputery już powstały, czyli były kolorowe i takie miały dosyć przyjemny wygląd. Ale firma Apple nie jest znana tylko z komputerów. Zobaczcie, co się stało później. Rok 2001 to jest pierwszy odtwarzacz MP3. Tak jest, pierwszy odtwarzacz MP3. A nie MP1? Nie, pierwszy odtwarzacz MP3, który nazywa się iPodem. iPod, tak? To jest pierwszy iPod. I słuchajcie, co było takie innowacyjne w tym iPodzie? To, że go wynaleźli, to jest raz, ale po drugie, był jeszcze dostęp do internetu i można było sobie ściągnąć pliki muzyczne z internetu i to legalnie. I to legalnie i to za $1. No bo zobaczcie, po co ja mam kupić płytę, gdzie jest 20 piosenek, a mnie interesuje jedna, którą ja sobie ściągnę z internetu i jeszcze zapłacę $1 za piosenkę. To było bardzo mało dla rynku amerykańskiego, $1, bardzo tanio, prawda?
Ten sklep nazywał się iTunes. Czyli zobaczcie, oprócz tego, że były te iPody, można było jeszcze ściągnąć sobie piosenki z internetu legalnie, właśnie za pomocą takiej aplikacji iTunes. Tak to się nazywało. Tak. Rok 2007, co to jest? To jest iPhone, jasne, zobaczcie. Wcześniej były takie telefony jak Nokia 3310, takie duże cegły, prawda? Najlepszy telefon. A firma Apple wynalazła w 2007 roku, w 2007 roku smartfona, tak? Czyli iPhone'a. Zobaczcie, była taka specjalna konferencja i Steve Jobs pokazał, że tam palcem można po tym ekranie dotykać, to się wszystko tak super przesuwa. To był wtedy szok. Każdy taki telefon chciał mieć, takiego iPhone'a. 2007 rok. Nie, nie, były inne telefony. Oczywiście tak, inne firmy też miały telefony, takie podobne do tego iPhone'a, firmy Apple. Ale czym to się różniło? Apple był pierwszy. Były firmy, które już to skopiowały. Były aplikacje, też miały takie same aplikacje. Tylko firma Apple, moi drodzy, nie dość, że miała aplikację, był to telefon bardzo przemyślany, czyli miał nowoczesną technologię, ale to wszystko zostało ładnie zdefiniowane, kto będzie użytkownikiem takiego telefonu, tak? Czyli kto go będzie kupował. Firma Apple bardzo dokładnie to przemyślała i tym się różniła właśnie od innych firm. I ostatnie lata, 2010 rok, jak myślicie, co to jest? iPad. iPad, czyli tablet, tak? iPad, czyli tablet. Zobaczcie, firma Apple wynalazła te wszystkie produkty. Te wszystkie produkty i to są produkty nie tanie, to są drogie produkty, ale każdy je kupuje, chce je mieć. Dlaczego? Bo marka jest bardzo mocna, tak? Marka Apple jest bardzo mocna, tak. No właśnie, zobaczcie, oprócz tych produktów, jacy oni byli innowacyjni, co oni jeszcze, zobaczcie, wymyślili. Mamy ten sklep z muzyką iTunes, tak? Do tego iPoda. Mamy App Store, czyli sklep z aplikacjami. Czyli Apple współpracował również z programistami. Mówił, słuchajcie, jak potraficie stworzyć jakąś aplikację, to my ją kupimy, będziemy ją sprzedawać i ty też na tym zarobisz. To jest właśnie ten App Store, czyli sklep z aplikacjami. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze mamy coś takiego jak iCloud, czyli taka wirtualna chmura, wirtualny dysk, gdzie my możemy korzystać z jakiegokolwiek urządzenia mobilnego, z takiej wirtualnej chmury, z dysku, pobierać różne pliki, w jakimkolwiek miejscu na świecie jesteśmy. Tak, czyli to jest taki dysk właśnie iCloud. Jakiś komentarz, proszę. Bo niedawno na rynek wyszły jeszcze smartwatche. Tak, to też jest produkt firmy Apple, tak jest. Są smartwatche, tak jest. Ale ja jakby tutaj skupiłam się na tych najważniejszych rzeczach, najbardziej znanych. Tak. Dlaczego ta firma Apple jest tak bardzo znana? Zobaczcie, bo ona kładzie bardzo duży nacisk też na marketing, na reklamę. Zobaczcie, po lewej stronie to jest reklama iPoda, tak? Dlaczego dzisiaj wszyscy noszą, słuchają MP3, mają białe słuchawki? Bo kopiują, tak, kopiują Apple'a, tak jest, kopiują Apple'a. Teraz zobaczcie tą drugą reklamę. Mamy pana, który mówi, cześć, jestem PC, a drugi pan mówi, cześć, jestem Mac, czyli jestem jak komputer Apple, jak komputer firmy Apple. Z którym panem byście się utożsamiali? Z PC? Tak? Nie, z ten drugi pan, zobaczcie, on jest taki bardziej luzacki, tak? Ubrany jest troszeczkę inaczej i rzeczywiście większość utożsamiała się z tymi komputerami Mac firmy Apple. To są reklamy właśnie tej firmy. Numer dwa. Kto to jest? Nie Bill Gates, to nie jest Bill Gates. To może tak. Nie znacie tych osób, ale może firma na drugim miejscu, jak myślicie? Walt Disney! Google. Tak, to są założyciele firmy Google, czyli na drugim miejscu, zobaczcie, jest Google.
No. Jak ci panowie się nazywali, zobaczcie. Panowie z Microsofta. Mamy Sergey Brin i Larry Page, tak? Założyciele firmy Google. Założyli firmę, zobaczcie, nie tak dawno, w 98 roku. Też w garażu, tak? Też w garażu założyli tą firmę. Słuchajcie, co jest podstawowym produktem firmy Google? Wyszukiwarka internetowa, tak jest. Wyszukiwarka internetowa to jest główny produkt firmy Google. Kto z was ma, moi drodzy, ustawioną stronę Google jako pierwszą wyszukiwarkę? Stronę startową. Zobaczcie, odwróćcie się. Zobaczcie, widzicie, to już świadczy o wartości tej marki Google. Widzicie? Tyle osób ma na pierwszą stronę startową ustawioną Google'a. No dobrze, moi drodzy, ale na czym zarabia firma Google? Ręka w górę. Proszę bardzo. Na czym zarabia firma Google? Na stronach internetowych. Na stronach internetowych, no ale dokładniej. Dokładniej. No. W naszych wszystkich opcjach, na przykład grafika, wyszukiwarka, mapy i... No na wyszukiwarce nie zarabia. Na mapach też nie. Na czym zarabia firma Google? Na reklamach? Firma Google zarabia na reklamach. Bardzo dobra odpowiedź. Firma Google zarabia na reklamach, ale to nie są takie reklamy bezczelne, moi drodzy, że one się wyświetlają na cały ekran, zasłaniają nam tekst, takie duże banery, nie. Firma Google powiedziała, że nie, że takich reklam nie będzie, tylko w 2002 roku, czyli zobaczcie, trochę czasu minęło, w 2002 roku stworzyli coś takiego, co się nazywało Google AdWords, czyli reklamy inteligentne. Na czym te reklamy polegały? Te reklamy inteligentne, ja już powiem, one polegały na tym, że firma nie płaciła za to, że reklama się tej firmy wyświetlała, tylko płaciła za to, że klient klikał w tą reklamę. Na czym to polegało? Tak króciutko powiem. Jeżeli ktoś z was szukałby na przykład w internecie jakiejś apteki we Wrocławiu, tak, jakiejś firmy, to wpisałby w wyszukiwarce słowo kluczowe apteka Wrocław. Zgadza się? Tak. I wtedy w wynikach wyszukiwania pojawiają się różne reklamy związane z aptekami we Wrocławiu. Jeżeli klikniecie, czyli klient kliknie w tą reklamę, to wtedy ta firma płaci firmie Google za to. Tak? Czyli nie płaci się za to, że reklama się wyświetla w wynikach wyszukiwania, to są tak zwane linki sponsorowane, ale płaci się za to, że klient w tą reklamę kliknie. I to było takie super innowacyjne właśnie w tej firmie Google. Zobaczcie, to są produkty firmy Google. Znacie te produkty? Zobaczcie, mamy Android, czyli system na telefon komórkowy. Mamy Google Maps, sklep Google Play, gdzie można kupować różnego rodzaju gry i aplikacje. Zgadza się? Mamy YouTube. Zobaczcie, należy do firmy Google. Mamy przeglądarkę Chrome. Mamy Google Glass. Tak? Mamy Google Glass. To jest większość produktów Google'a. To nie są wszystkie produkty. To jest większość. Mamy samochód Google. To jest tak zwany samochód bezzałogowy, czyli bez kierowcy. Tak? Oni prowadzą jeszcze badania na temat właśnie tych aut. Ale słuchajcie, firma Google nie tak dawno, bo w tamtym roku, zmieniła swoją nazwę i tak naprawdę firmy Google już nie ma. Jest inna firma, którą jest reprezentowana przez tą firmę Google, ona się już nie nazywa Google. Czy ktoś wie, jak teraz nazywa się ta spółka matka firmy Google? Kto wie? Bo już tak naprawdę firmy Google nie mamy, mamy spółkę matką, która inaczej się nazywa. Kto wie? Microsoft? Nie. Mozilla Firefox? Nie. Google Chrome? Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Firma Google tak naprawdę nazywa się od sierpnia zeszłego roku Alphabet. Tak się nazywa ta firma teraz. Firma matka to jest Alphabet. A firma Google jest taką spółką córką,
która zawiera wszystkie te elementy. Tak? Bo firma Alphabet, której firma Google jest częścią, zajmuje się też innymi rzeczami, czyli na przykład prowadzi sprawy finansowe, jakieś przedsięwzięcia inwestycyjne, ma laboratorium badawcze nawet, gdzie bada, testuje drony na przykład, gdzie testuje te samochody. Mhm. Czyli to nie jest firma Google, czyli teraz powinniście kojarzyć firmę Google z marką Alphabet. Tak? Alphabet. Zobaczcie, jak wygląda praca w Google. Popatrzcie. Tak wygląda praca w Google. Chcielibyście tak pracować? Słuchajcie, Google ma swoje biuro również we Wrocławiu, na placu Bema. Ja tam nie byłam, ale widziałam tylko na obrazku. Tutaj osoby się zgłaszają, które były, które widziały to biuro. I oni rzeczywiście tak pracują właśnie, tam na placu Bema. Jest biuro w Warszawie. Na czym to polega, słuchajcie? Oni, pracownicy tej firmy, mogą poprosić szefa, żeby jeden dzień w tygodniu pracowali na jakichś takich zajęciach, obowiązkach niepracowniczych, czyli na przykład w taki sposób. Ale warunek jest jeden. Jeżeli ktoś coś w tym czasie wynajdzie, to to jest własnością firmy Google. Taka jest zasada. W taki sposób powstała na przykład wyszukiwarka, nie wyszukiwarka, tylko Gmail, poczta Gmail. Właśnie ktoś w tym czasie wolnym wymyślił taką pocztę Gmail. Tak wygląda praca, można do tej firmy aplikować i zobaczcie, że oprócz tych produktów, które firma Google wynalazła, w jaki sposób dba ta firma jeszcze o pracowników swoich, prawda? W jaki sposób ich angażuje i potrafi wykrzesać z tych pracowników takie wartościowe pomysły. No dobrze, miejsce trzecie, zobaczmy. Ja wyświetlam osobę, a wy zgadujecie, co to jest za firma. Ja już tutaj wam podpowiedziałam, jasne, literka A to jest Amazon i ten założyciel firmy właśnie Amazon nazywa się Jeff Bezos. Jeff Bezos. Tak. Firma, zobaczcie, założona została w 1994 roku. Jeff Bezos był analitykiem finansowym i rzucił tą robotę i powiedział, że on chce się zająć czymś innym, chce dużo pieniędzy zarobić. I on wymyślił, że będzie sprzedawał coś przez internet. Czyli firma Amazon to jest w tej chwili największy sklep internetowy na świecie. Najpierw zaczynała od sprzedaży książek, bo książki są małe, są takie same, prawda? Nie trzeba iść do księgarni, żeby sprawdzić, jak ta książka wygląda, więc najpierw sprzedawano książki, a później już, zobaczcie, macie tam pod tą trzecią kropką, że sprzedają już praktycznie wszystko, prawda? Buty, ubrania, komputery i tak dalej. I taka jest strategia tej firmy. Amazon od A do Z, są te dwie literki w nazwie, czyli sprzedajemy produkty wszystkie, od A do Z. Amazon ma taką strategię, że chce być jedynym, wyłącznym sprzedawcą na rynku przez internet. Nie sądzę, żeby to się udało, bo mamy dużo takich sprzedawców, ale mają taką strategię właśnie, że chcą sprzedawać wszystko przez internet, jednocześnie zachowując bardzo wysoką jakość obsługi i robiąc to w sposób jak najbardziej tani. W sposób jak najbardziej tani. Zobaczmy, z czego jeszcze słynie ta firma Amazon. Zobaczcie, ta firma wynalazła tak zwany czytnik i tablet Kindle. W tej chwili, bo tutaj są, pojawiają się głosy, mają co niektórzy z was, super, takie czytniki, tablety Kindle. One są w tej chwili najbardziej znanymi takimi czytnikami, no bo firma Amazon powiedziała tak, po co my mamy sprzedawać te książki przez internet, jak my możemy sprzedawać czytnik, tak, i sprzedawać czytniki e-booków i ktoś może sobie tą książkę przeczytać przez ten czytnik, ściągnąć go sobie na ten czytnik. Taki był pomysł. No i właśnie wynalazła taki tablet właśnie Kindle, czyli taki tablet, który umożliwia czytanie książek elektronicznych. Poza tym, zobaczcie, coś takiego jeszcze firma wynalazła jak Amazon Prime. To jest, moi drodzy, w Ameryce
Można sobie wykupić taki abonament za 80 dolarów, czyli średnio jest tak powiedzmy około 240 zł. Abonament i w tym abonamencie za cały rok możemy mieć darmowe przesyłki z Amazona, ale możemy również mieć dostęp do różnych filmów, plików muzycznych, gier i tak dalej. Czyli taki pakiet dosyć tani, który umożliwia takie szerokie korzystanie z usług i produktów firmy Amazon. Czy my w Polsce mamy taki sklep Amazona, jak myślicie? My w Polsce nie mamy jeszcze takiego sklepu internetowego, ale mamy już u nas w Polsce, mamy w Polsce centra dystrybucyjne. Kto wie, gdzie są w Polsce centra dystrybucyjne Amazona? Super, na Bielanach Wrocławskich i jeszcze jest w innym mieście, ktoś wie? Jeszcze w Poznaniu, jest drugie centrum w Poznaniu. I teraz to jest bardzo kontrowersyjne, czy dobrze, że ten Amazon jest w Polsce, dlatego że tam bardzo trudne są warunki pracy. To znaczy, że wszystko jest bardzo zmechanizowane i człowiek ma kilka sekund na to, żeby wykonać proste ruchy. I u nas w Polsce rzeczywiście też tak jest, jest bardzo duża rotacja. Też miałam znajomych, którzy pracowali tutaj w Amazonie i się zwolnili, bo rzeczywiście bardzo szybko trzeba wykonać te ruchy tam w Amazonie, żeby rzeczywiście bardzo sprawny był ten przepływ przesyłek. Oczywiście nadzorują, tak jest, nadzorują cały czas. I obiecują cały czas, że będą większe stawki płacić, ale zobaczymy. Czyli mamy takie centra dystrybucyjne w Polsce, ale samego sklepu jeszcze nie mamy. Być może jest to sprawa przyszłościowa. Zobaczcie, jak pięknie wygląda siedziba Amazona w Seattle. Zobaczcie, takie trzy piękne kopuły, oni tam pracują. Takich trzech kopułach, widzicie? To jest takie dosyć przezroczyste, ale tam nie widać, co tam w środku się dzieje. Takie małe? To jest małe na obrazku, to jest ogromne, moi drodzy. To tylko jest taki mały obrazeczek. To są trzy ogromne kopuły. I zobaczcie, na ostatniej kropce macie napisane, że Amazon nie wypłaca zysków swoim akcjonariuszom, bo on te wszystkie pieniądze, które zarabia, inwestuje właśnie na przykład w czytnik Kindle albo na przykład w taką przepiękną siedzibę, w której oni pracują tam w Stanach. Dobra. To co? Kolejne miejsce, miejsce czwarte, będzie trochę trudniej. To jest pan. Ja wyświetlę, bo chyba raczej to nikt nie wie, kto to jest. O, tutaj słyszę. Tu chyba kolega wie. Kto tu mówił? Ktoś tu powiedział, naprawdę słyszałam tutaj. Bardzo dobrze, to jest firma Berkshire Hathaway i ten pan, który reprezentuje założycielem tej firmy, zobaczcie, jak się nazywa. To jest firma Berkshire Hathaway i Warren Buffett. Warren Buffett, który założył tą firmę. Słuchajcie, ten pan ma bardzo prosty sposób na biznes. Jak on zarobił ogromne pieniądze? Jego przepis na biznes polega na tym, że on wykupuje spółki, które mają problemy finansowe, czyli są bardzo słabe, mają bardzo słabą kondycję finansową. On te spółki tak naprawia, restrukturyzuje i sprzedaje z zyskiem. I na tym zarabia. Pierwsze pieniążki zarobił, jak miał 6 lat. Kupił w sklepie swojego dziadka 6-pak coli za 25 centów. Porozdzielał te kole i sprzedawał po 5 centów. Ile zarobił? 10 centów. No, kupił za 25, porozdzielał, sprzedał za 30, zarobił 5 centów, tak? Jako 6-latek. Natomiast jako 11-latek już grał na giełdzie. Miał ojca maklera giełdowego i się nauczył troszeczkę operować inwestycjami. No i już na giełdzie inwestował. Zobaczcie, ten pan to jest taki bardzo sympatyczny pan. On nie jest jakimś takim zadufanym w sobie rekinem biznesu, tylko to jest taki pan, który jest takim bardzo szanowaną osobistością. On też bardzo się angażuje w różnego rodzaju akcje charytatywne i stąd ta firma jest rzeczywiście na czwartym miejscu, czyli osiąga bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom, czyli przepis na biznes jest prosty, należy inwestować. Tak? Kupować słabe spółki, restrukturyzować je i sprzedawać zyskiem. Taki jest przepis na sukces tego założyciela. Miejsce numer 5. Wszyscy znacie, oczywiście to jest Walt Disney. Tak jest, Walt Disney. Świetnie. Walt Disney. Słuchajcie, a na czym Walt Disney zarabia? Czy na bajkach da się zarobić? Nie.
Na akcesoriach z nimi związanym. Czyli tak, Walt Disney zarobił na bajkach, ale stworzył również filmy fabularne, normalne filmy fabularne, nieanimowane. Tutaj kolega powiedział, że jeszcze sprzedaje różnego rodzaju gadżety, tak, związane właśnie z postaciami z bajek. Ja tutaj widziałam koleżankę, która ma na koszulce myszkę Miki. Możesz się pokazać? Wstań, żeby wszyscy zobaczyli. Zobaczcie, widzicie? Ona ma na koszulce myszkę Miki i to właśnie stworzył Disney. Disney stworzył myszkę Miki. Poza tym jeszcze, moi drodzy, mają specjalny kanał. Kanał, który się nazywa Disney Channel. Tak, Disney Channel. Zarabiają jeszcze, moi drodzy, na tym, że mają parki rozrywki. Zobaczcie, pierwszy park rozrywki, 55 rok, to był park na Florydzie, a później lata 70. to jest Disney World, kolejny park w Kalifornii, mamy jeszcze w Paryżu, tak, park rozrywki, mamy park rozrywki jeszcze w Tokio i w Hongkongu i ostatnio jeszcze jest nieotwarty, ale prawdopodobnie otworzą jeszcze park w Singapurze. Także zobaczcie, już mają kolejne parki, które zdobywają, podbijają świat. Czyli Disney zarabia, zobaczcie, to się tak ładnie nazywa, na kreatywności. Zobaczcie, trzeba mieć naprawdę głowę do biznesu, żeby te wszystkie postaci wymyśleć, prawda? Przelać je na film, na różne gadżety i jeszcze na tym zarobić. Ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa gra. Zobaczcie, nie wiem, może ktoś z was tą grę używał, może grał. Disney wymyślił grę Tsum Tsum. Czy ktoś wie, na czym ta gra polega? Ja nie wiem, jak na czym ta gra polega, ale to są takie małe postacie, trochę przypominające chomiki z postaciami z Disneya. To rzeczywiście tak wygląda. Słuchajcie, można grać w taką grę Tsum Tsum i to polega na tym, że na ekranie telefonu macie mnóstwo różnych postaci, ale tylko twarzy Disneya i waszym zadaniem jest połączyć jak najszybciej w taki łańcuszek te postacie, które są takie same. Im więcej tych postaci się połączy, tym więcej punktów się zbiera i później jeszcze można jakieś tam nagrody dodatkowo jeszcze zbierać za to, że tych postaci jest jak najwięcej i wymieniać na kolejne postacie. Oczywiście, tak jest. Tam pieniążki wirtualne się za to dostaje i tak się zarabia. Czyli taka jest gra, która polega na tym, że łączy się podobizny postaci z filmów i bajek Disneya. Miejsce szóste. Świetnie, tutaj jest podpowiedź, co ten pan trzyma. I to jest firma Starbucks. Tak jest, to jest firma Starbucks. I ten pan, który tą firmę doprowadził do takiego sukcesu, to jest Howard Schultz. Tak jest, Howard Schultz. Króciutko zobaczmy na historię. Najpierw były restauracje i sklep z akcesoriami do przyrządzania kawy i herbaty, ale dopiero w latach 80. Howard Schultz właśnie wymyślił to, co my teraz nazywamy Starbucksem, czyli tą kawę w kartonowym kubku. Dopiero w latach 80. ją wynaleziono. Ktoś powie z was, no ale co to jest za pomysł, jaki to jest wynalazek? I okazuje się, zobaczcie, że to jest super wynalazek, że ten kubek jest taki specjalny, że on nie przemaka, prawda? Że ludzie cały czas chodzą do Starbucksa, no i jak to się dzieje, że ten Starbucks tyle pieniędzy zarobił? Jak myślicie? Ma drogę kawę. Kto kupuje? Ludzie. Wszyscy to kupują. Jakbyście pojechali do Warszawy, to tam jest co druga kawiarnia, to jest Starbucks. Starbucks, Starbucks, cały czas Starbucks, widać. No. A oglądaliście jakieś filmy amerykańskie i tam ktoś pił kawę z kubkiem był ze Starbucksa? Tak? No widzicie, w jaki sposób, właśnie, w jaki sposób oni się promują, ja tutaj mam na drugim slajdzie, więc to przełączę. W jaki sposób oni się promują? Oni nie używają reklam. Starbucks nie ma żadnych reklam. Jeżeli ktoś z was powie, że widział jakieś reklamy Starbucksa, to ja w to nie uwierzę. Bo oni mówią, że reklamom nikt nie wierzy,
My musimy stworzyć coś takiego, żeby firmy wypromować, ale nie za pomocą reklam i najlepszym sposobem będzie marketing szeptany. Marketing szeptany, czyli mówimy z ust do ust naszym kolegom, koleżankom, że w Starbucksie jest bardzo fajnie. I każdy rozpowiada tak, jak jest w Starbucksie. Zobaczcie, Starbucks to jest takie trzecie miejsce pomiędzy domem a pracą. Ponieważ w Ameryce całe życie się koncentruje na tym, że jest albo dom, albo się jest w domu, albo się jest w pracy. I była potrzeba stworzenia takiego trzeciego miejsca, w którym będą się spotykać ludzie, napiją się dobrej kawy, ale jednocześnie miło, sympatycznie spędzą czas ze znajomymi. I to było właśnie takie trzecie miejsce, to był pomysł na ten biznes, że ten Starbucks będzie właśnie takim trzecim miejscem między domem a pracą i w ten sposób będzie się zarabiać. Zobaczcie jeszcze, jak traktują pracowników. Bardzo dobrze traktują pracowników, swoich dostawców i prowadzą wolontariat pracowniczy. Wolontariat pracowniczy, czyli pomagają najuboższym, spotykają się z biednymi dziećmi i tak dalej. I Starbucks z tego właśnie słynie. I z tego, dlatego jest tak bardzo podziwianą firmą właśnie światową. Firma Starbucks. Logo firmy Starbucks w tej chwili jest troszeczkę inne niż na slajdzie. Ja wrócę tutaj może. Zobaczcie, tu jest jeszcze troszeczkę stare logo, bo oni mają teraz samą syrenkę. Czyli to, co jest w środku, w zasadzie jest ich logiem, tylko jest na zielono. Syrenka na zielono to jest ich logo, taka dwuogonowa. Dlaczego syrenka? Nie wiem, dlaczego akurat syrenka. No tak sobie wymyślili. Właśnie, ale to nie w Warszawie powstał Starbucks, tak? Tylko za granicą powstał Starbucks. To jest akurat syrenka i widać takie jakby dwa ogony tej syreny. Może kojarzy się z płynem, tak? Woda, syrenka, tutaj jest kawa. W tej chwili rozszerzają swoje menu, to nie będzie tylko kawa. To będą również inne napoje, napoje chłodzące, to będą wina, również rozszerzają bardzo swoje tutaj asortyment. Tak. Tak, czyli te dwa ogony, takie trzecie miejsce pomiędzy domem a pracą, tak? Tutaj koleżanka mówi, tak? Dwa ogony, w środku jest ręka. Czyli jako to trzecie miejsce między domem a pracą. Pewnie taki mieli zamysł. Tak jest. Dobrze, miejsce numer 7. Tam panowie coś trzymają. Co tam jest? Samolot, czyli to będzie, zobaczcie, firma związana z transportem lotniczym. Rolling King i Herb Keller są założycielami firmy Southwest Airlines. My w Polsce mamy podobne firmy, my mamy Ryanaira, mamy Wizera. To jest firma, która wprowadziła tak zwane tanie latanie. Tanie latanie. To jest firma, która to wymyśliła. Amerykańska firma Southwest Airlines. I co ta firma, moi drodzy, słuchajcie, powiedziała? Ta firma powiedziała, że dla nas konkurentem nie będzie inna firma, tylko dla nas konkurentem będzie samochód. To znaczy, że Amerykanin, jak chce gdzieś pojechać, to musi się przesiąść z samochodu do samolotu. Jak to zrobić, żeby on tak zrobił? Musi być tanio. Musi być tanio. Jak to zrobić, żeby to było tanio? Prosto bardzo. Cały model takiego taniego latania wymyślono. Polegał on na tym, że samoloty były małe, że było mało miejsca w samolotach, że samoloty miały daleko właśnie te swoje lotniska. Co jeszcze? Że te bilety na początku są jakie? No. Na początku są tanie, potem już są trochę droższe, czyli cały model tego latania był bardzo przemyślany, tak? I właśnie w ten sposób to powstało. Czyli dostarczamy, przewozimy ludzi tanio, ale jednocześnie zachowując bardzo wysokie jakościowo usługi. Mhm. Dobrze. Miejsce, moi drodzy, 8. Teraz FedEx rzeczywiście i założyciel Friedrich Wallace Smith, FedEx. FedEx to jest taka poczta kurierska, coś podobnego do naszej Poczty Polskiej, ale dużo, dużo lepszego. Firma FedEx dociera do Polski. Ktoś widział już auta firmy FedEx? Widzicie, czyli przewozi przesyłki w
zapieczętowane również do Polski, tak jest. I to jest firma, moi drodzy, która jest doskonała operacyjnie. To znaczy, że ma świetnie zgromadzone centra dystrybucyjne i świadczy swoje usługi bardzo szybko, czyli dowozi przesyłki w przeciągu jednego dnia, jednocześnie robiąc to w sposób bardzo niezawodny. Bardzo niezawodny. Dodatkowo klient ma możliwość za specjalną aplikacją wejść i sobie sprawdzić w internecie, na jakim etapie jest jego przesyłka, czyli czy już będzie dostarczona, czy jeszcze nie. To umożliwiają specjalne aplikacje. Czyli firma FedEx, taka poczta kurierska, jasne. Poczta kurierska, miejsce numer 8. FedEx. Dobra, przedostatnie miejsce to jest firma Nike. Zobaczcie, to jest najsłynniejsza łyżwa świata. Tak jest. Założyciele William Bowerman i Phil Knight założyli firmę Nike. Tak jest. Nike sprzedaje obuwie i odzież. Zobaczcie, na początku nie było firmy Nike. Ona na początku nazywała się BRS, czyli Blue Ribbon Sports. Tak się nazywała ta firma. I wcale nie wynalazła żadnych butów, tylko buty kupowała w Japonii, przywoziła i sprzedawała. I na tym polegał pierwszy biznes firmy Nike. Ale później, zobaczcie, lata 70. już wychodzi pierwsza linia obuwia sportowego. I rok 78. BRS zmienia nazwę na Nike. Nike, Nike, to jest bogini, grecka bogini zwycięstwa. I ta firma Nike powinna się właśnie kojarzyć ze zdrową rywalizacją, ze zwycięstwem i powinna odnosić się do sportu. I tak rzeczywiście jest. Dzisiaj firmę Nike reprezentuje masa sportowców, w tym nasz Robert Lewandowski jest twarzą też firmy Nike. Tak jest. Powiem jeszcze króciutko, w jaki sposób powstały te buty Nike, moi drodzy, w bardzo przypadkowy sposób. Jeden z założycieli podczas śniadania ze swoją żoną wlał do gofrownicy gumę z kauczuku, bo chciał zobaczyć, jak ona się ułoży i w ten sposób wynaleźli specjalną podeszwę, taką amortyzującą bieg właśnie, czyli te specjalne buty Nike. Zobaczcie, były buty Tailwind, czyli specjalne buty do biegania, mamy Air Maxy, Air Jordany, tak? Czyli też takie specjalne buty, które miały wyeksponowaną na zewnątrz poduszkę powietrzną. Specjalne buty. I firma Nike jeszcze wymyśliła najbardziej znany slogan reklamowy Just Do It. Czyli powiedziała tak, jeżeli o czymś myślisz i chcesz czegoś dokonać, chcesz to zrobić, tak bardzo, z całego serca, to nie zastanawiaj się, jak to zrobisz, z kim, za jakie pieniądze, tylko po prostu to zrób. Taka była idea właśnie tego najsłynniejszego sloganu reklamowego. No dobrze, i na zakończenie już firma numer 10, dobrze, już dokończymy tak szybciutko, General Electric, założyciel Jack Welch tej firmy. Zobaczcie, to jest firma, która w zasadzie cofamy się w historii aż do wymyślenia żarówki. Kto jest wynalazcą żarówki? Edison, tak jest. I to właśnie Edison zapoczątkował firmę General Electric. Bardzo trudny biznes, elektromaszynowy, czyli produkują silniki, produkują maszyny medyczne, specjalne, elektronikę. Bardzo trudny biznes, bardzo trudno się na tym rynku utrzymać, ale od lat ta firma jest rzeczywiście liderem, jeżeli chodzi o taki przemysł maszynowy. No dobrze, moi drodzy, widzę, że tutaj już nie będę was trzymać dłużej w niepewności. Oddaję głos i bardzo dziękuję za współpracę. Dziękuję bardzo. I oddaję głos. Bardzo dziękujemy, na pewno za inspirujący wykład. Zanim poznamy laureatów, oczywiście będzie dogrywka. Słuchajcie, tak wam świetnie poszło, że nie możemy wyłowić trzech najlepszych plus jeszcze dwie osoby z dodatkowymi nagrodami. Ale zanim ta dogrywka nastąpi, chciałabym odczytać prawidłowe odpowiedzi, bo też pewnie myślicie, czy dobrze zakreśliliśmy. Uwaga! Pytanie pierwsze. Zadowolenie klienta z zakupu, korzystania i posiadania konkretnego produktu, usługi to
proces zakupu, marketing, satysfakcja klienta, lojalność klienta. No oczywiście satysfakcja klienta, zadowolenie klienta, satysfakcja klienta. Dobrze. Pytanie drugie, uwaga. Technika polegająca na sprzedaży klientowi dodatkowych produktów powiązanych z produktem nabywanym przez klienta. Cross-selling, no świetnie, no to po co ja w ogóle czytam? Cross-selling, bardzo dobrze. Pytanie trzecie, uwaga. Prawdziwa lojalność klienta wobec firmy marki oznacza, że klient kupuje tylko najtańsze oferty na rynku? Nie. Klient lubi opakowania produktów konkretnej marki. Klient zna prestiż i wysoką jakość marki. Czyli klient emocjonalnie identyfikuje się z marką. Oczywiście tak. Uwaga, pytanie czwarte. Euro jako waluta europejska pojawiła się w obrocie gotówkowym na obszarze państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej od 1 stycznia 2002. No to po co ja tu jestem? Uwaga, pytanie piąte. Wskaż plusy istnienia jednej waluty w kilku krajach. No właśnie, odpowiedzi A i B są poprawne, tak? Odpowiedzi A i B są poprawne. Tutaj były dwie prawidłowe odpowiedzi, dobrze. Uwaga, pytanie szóste. Atrakcje naturalne to? Krajobraz i klimat. No właśnie, krajobraz i klimat. Na pamięć. Super, krajobraz i klimat, czyli naturalne. Uwaga, pytanie siódme. Tradycje i folklor zaliczamy do atrakcji kulturowych. Tak, kulturowych. Świetnie. Pytanie numer 8. Struktura produktu to? Pamiętamy? No świetnie, rdzeń, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony. No, no rewelacja. Pytanie 9. Czas jako specyficzny zasób można scharakteryzować w następujący sposób. Tak, nie można, nie da się niczym zastąpić czasu. Nie da się go niczym zastąpić. Dokładnie tak. Uwaga, pytanie 10. Kwota, do której Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza depozyty powierzone bankowi przez określonego klienta wynosi... Uwaga, przeczytam. 100 tysięcy złotych. Uwaga, równowartość 100 tysięcy euro. Równowartość 10 tysięcy euro, równowartość 100 tysięcy dolarów. 10 euro? Równowartość 100 tysięcy euro. Tak. Równowartość 100 tysięcy euro. Taka jest prawidłowa odpowiedź. No rzeczywiście to było trudne pytanie. Uwaga, pytanie numer 11. Funkcja, którą pełni pieniądz, to między innymi... No funkcja płatnicza, bardzo dobrze. Między innymi, tak, bo nie tylko. Uwaga, pułapka zadłużeniowa to? No właśnie, spłata dotychczasowych zobowiązań z nowych kredytów pożyczek, czyli kolejne kredyty na pokrycie tych wcześniejszych kredytów. Super. Pytanie 13. Pierwsze konto bankowe może założyć osoba, która ukończyła... No super, 13 lat, bardzo dobrze. Przedostatnie pytanie. W normalnych warunkach kredyty bankowe nie są oprocentowane? Są oprocentowane niżej niż lokaty? Są oprocentowane wyżej? Wyżej niż lokaty. Bardzo dobrze. Wyżej niż lokaty. Uwaga, pytanie ostatnie. W dniu dzisiejszym najwięcej złotych wydamy kupując. Euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego. Funta brytyjskiego. Na dzień dzisiejszy, tak? Funta brytyjskiego. Znamy już prawidłowe odpowiedzi. Słuchajcie, tak jak mówię, jest jedna osoba, która bezapelacyjnie zdobywa tytuł najlepszego studenta 6. edycji EUD we Wrocławiu. Z wysokością 28 punktów. Na razie nie odczytam, kto to, ponieważ poproszę 4 osoby do dogrywki. Każda z tych 4 osób zdobyła 27 punktów. No to nie mogłam powiedzieć, która z nich jest lepsza, bo wszyscy mamy 27 punktów. Ta jedna osoba tutaj zakrywa, nie wiadomo, kto jest tutaj laureatem,
Natomiast do dogrywki, dogrywkę zrobimy publiczną, tutaj na środku sobie staniecie, długopisy, notesy dostaniecie i będziecie zapisywać w notesach prawidłowe odpowiedzi, tak? Do dogrywki. Oczywiście wszystkie osoby, które teraz podejdą, otrzymają nagrody. Dwie główne nagrody, a dwie osoby, które wcześniej odpadną, nagrody dodatkowe. Także wszystkie te cztery osoby otrzymają nagrody. Uwaga! Pierwsza osoba to Jan Szyndlarewicz. Zapraszam. Zapraszam Jan Szyndlarewicz. Bardzo proszę tutaj sobie stanąć. Wyciągnij długopis z opakowania. Notesik. Wyciągnij już, bo będzie ci potrzebny. Daj mi to opakowanie. Dobrze. Pierwsza osoba, tak? Uwaga, osoba druga. Też 27 punktów. Znowu Jan. Jaki? Brzezowski! Jan Brzezowski, zapraszam. Zapraszam, Jan Brzezowski. Proszę bardzo, stań tutaj koło kolegi. Będziesz zapisywał. Dobra, uwaga. Jeszcze dwóch panów, nie ma żadnej pani. No, no, bardzo mi przykro. Uwaga, kolejny pan. Grzegorz Ortyl. Bardzo proszę, zapraszamy. Grzegorz Ortyl, 27 punktów. Nagrodę już ma, ale nie wiadomo jaką, tak? Bardzo proszę. Tutaj jeszcze wyciągnij długopis. Dobra, i ostatnia osoba. Uwaga. Krystian Kłak. Zapraszam. Zapraszam. Uwaga, to są te cztery osoby, tak? Proszę bardzo, wyciągnij sobie długopis. Wyciągamy już długopis. Dogrywka. Zasady dogrywki. No tutaj mamy pulę różnych pytań, tak? To są różne pytania. Ważne jest, że piąte pytanie jest rozstrzygające. To znaczy, kto będzie bliżej prawidłowej odpowiedzi, ten wygrywa, tak? Ten wygrywa, bądź przechodzi dalej. Każde pytanie jest wyświetlane, ale uwaga, przez 15 sekund na ekranie i wy w tym czasie, ja wam odczytam pytanie, zresztą będzie tutaj widoczne, wy automatycznie zapisujecie odpowiedź, tak? A, B, C czy D. Nie, wystarczy na osobnej kartce, tak? Macie tutaj, wyrywacie kartkę i kolejna. Także są cztery, nie numerujecie, są cztery odpowiedzi, A, B, C czy D i wtedy czas się kończy, prawda? Odwracacie do mnie i zobaczymy, kto był najbliżej. Uwaga, pamiętajcie, tylko przez 15 sekund jest widoczne pytanie. Uwaga, nie przeszkadzamy. To nie jest możliwe, żeby jeszcze była kolejna dogrywka, to już nie jest możliwe. Jest. Każda opcja jest możliwa. Nie ma skreśleń. Nie ma żadnych skreśleń. To w ogóle eliminuje was z dogrywki. Która para dóbr to dobra? Komplementarne, czyli wzajemnie uzupełniające się. Łóżko, biurko. Masło, margaryna, benzyna, samochód, jabłko, gruszka. Cicho, cicho na sali. Nie podpowiadamy. Każdy już miał coś napisać. Uwaga, koniec czasu, odwracamy do mnie. Odwracamy do mnie. Do mnie odwracacie. Jakie macie odpowiedzi? No wszystkie C, brawo. Po prostu wszystkie C, na razie nierozstrzygnięte. Odwracamy kartkę, tak? Lecimy dalej. Uwaga, pytanie drugie. Sprzedaż na rynku zagranicznym dóbr i usług poniżej ceny osiąganej na rynku krajowym to, uwaga, dumping, leasing, lobbing, kredyt. Cicho na sali. Cicho na sali, mówię. Odwracamy. Odwracamy, zaraz zobaczymy. Wszyscy, dumping oczywiście, brawo. Na razie dalej lecimy, tak? Lecimy dalej. Odsuńcie się bardziej od siebie, bo albo jesteście tacy dobrzy, albo po prostu od siebie patrzycie. Odsuń się troszkę. Dobra, uwaga. Lecimy dalej. Pytanie trzecie. Spośród poniższych form lokowania pieniędzy wskaż charakteryzującą się najniższym ryzykiem.
lokata bankowa, fundusz stabilnego wzrostu, akcje małych spółek giełdowych, akcje dużych spółek giełdowych. Uwaga, nie podpowiadamy. A, B, C czy D? Je, cicho. Odwracamy, koniec czasu. A, odpowiedź A. Uwaga, kto ma inną odpowiedź? Ty masz A, ty masz B, ty masz C, ty masz A. Dobra, czyli odpowiedzi prawidłowe A zostają, a poczekamy teraz. Odpowiedzi inne niż C. Tak. Odpowiedzi B, C, D, tak? Dostają nagrody dodatkowe, bardzo proszę. Kto zdobył nagrodę? Bardzo proszę. Poczekaj, jeszcze zdjęcie, poczekaj, tylko zdjęcie, tak? Brawo, no bijemy brawo, no przecież nagroda dodatkowa. Bardzo dobrze, super. Bardzo dobrze. Druga osoba, która zdobyła? Ty miałeś B. Bardzo proszę, odwracamy się do zdjęcia. Brawo! Brawo, dobrze, super. Zapraszam Was na miejsce. A Wy macie jakie odpowiedzi? No oczywiście prawidłowe. Czyli znamy już laureatów. Stańcie tutaj sobie na środku jeszcze raz. Dobrze, brawo dla wygranych. Brawo dla wygranych. Brawo dla wygranych. Czyli dalsza dogrywka już nie ma sensu. Ale teraz jeszcze nam została jedna osoba, która nie musiała uczestniczyć w dogrywce. Ciekawe, kto to jest. Uwaga, odczytam. Z punktacją 28 tytuł najlepszego studenta EUD, oprócz oczywiście tutaj kolegów, otrzymuje Humer Pańczak. Brawo! Brawo, zapraszam. Zapraszam tutaj kolegę na środek. Już idę po prezenty. Stań sobie koło kolegów. Sesja zdjęciowa. Brawo, brawo dla laureatów, najlepsze osoby, najlepsi studenci EUD, 6. edycji EUD we Wrocławiu. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za udział, jeszcze nie wychodzimy, nie skończyłam, za udział 6. edycji we wszystkich spotkaniach. Dziękuję wszystkim moim wolontariuszom, wspaniałym studentom, bo rzeczywiście bez Was nie byłoby tego projektu, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia ze studentami EUD, mam nadzieję po wakacjach. Od października lecimy z kolejną 7. edycją. Dziękuję i do zobaczenia.